Witajcie kochani, dzisiaj zapraszam Was na filmik haul zakupowy, w którym Wam pokażę kosmetyki, jakie kupiłam w miesiącu grudniu. Zacznę od kosmetyków kolorowych, w związku z tym, że w Sephorze w czasie między świętami a Nowym Rokiem miałam 30% na złotej karcie, to skorzystałam i kupiłam sobie paletkę Naked 3. Ja długo czekałam, aż będzie ten 30% rabat, bo ta paletka już dawno mi się bardzo spodobała i bardzo chciałam ją mieć, także zaczynam testy, mam nadzieję, że będzie dobrze, tak samo dobrze się spisywała jak paletka Naked 1, którą już mam od jakiegoś czasu. Kolejne dwa kosmetyki to tusze do rzęs, jest to tusz Dior Addicted Lash, jest to moje kolejne opakowanie, ja go bardzo lubię, uważam, że jest to jeden z lepszych tuszy, jakie miałam kiedykolwiek okazję używać. Bardzo fajna silikonowa szczoteczka, która ładnie wydłuża, zagęszcza i podkręca rzęsy. Natomiast jeżeli chodzi o tusz Sisley, ta szczoteczka już jest trochę inna, ona jest zwężona w części środkowej, też bardzo ładnie wydłuża, podkręca, natomiast brakuje mi w tej maskarze tego, żeby trochę bardziej zagęszczała rzęsy. Natomiast jeżeli szukacie tuszu, który będzie dawał bardziej naturalny, a mniej spektakularny efekt, to jak najbardziej ta maskara się nadaje. Obydwie maskary świetnie się spisują, dobrze się noszą przez cały dzień, nie kruszą się, nie rozmazują się przy demakijażu, także nie ma większego problemu. Kolejne dwa produkty to produkty do paznokci. Jest to baza do paznokci. Jest to moje także kolejne opakowanie, baza Dior. Ja nie skończyłam jeszcze poprzedniego opakowania, ale także korzystając właśnie z okazji, z tego rabatu 30%, kupiłam kolejne. Bardzo dobrze się nanosi na płytkę, zabezpiecza przed przebarwieniami płytki. Jeżeli używamy lakierów kolorowych, barwiących, przebarwiających płytkę, a także bardzo dobrze wygładza powierzchnię płytki paznokcia. Kolejny kosmetyk jest to lakier do paznokci w numerze 108. Ja go mam dzisiaj na paznokciach. Ja dość duży problem mam z takimi lakierami bardzo jasnymi, gdyż większość mi smuży. W tamtym roku skusiłam się na lakier Chanel, który mi się bardzo sprawdził, a w tym roku skusiłam się na ten lakier Diora. Kolor mi się bardzo podoba, jest to taki naprawdę delikatny odcień, który świetnie się spisuje w takim dziennym manicure. Kolejny produkt do paznokci jest to olejek do paznokci, także marki Dior. Ten olejek ma taki aplikator, tu spróbuję trochę wycisnąć tego olejku. Bardzo spodobała mi się właśnie forma podania tego kosmetyku, dlatego że jest bardzo wygodny w obsłudze i można go nosić w torebce, jeżeli mamy problem, tak jak ja na przykład pracuję w ciągu dnia bardzo dużo czasu w rękawiczkach, to będzie on mi się sprawdzał dobrze właśnie jako taki szybki nawilżacz skórek. Kolejne kosmetyki, jakie kupiłam, to kosmetyki w The Body Shop. Kupiłam sobie peeling do ciała o zapachu jagodowym. Ja bardzo lubię i tą wersję jagodową, i malinową. Ona nie tylko ładnie pachnie, ale także bardzo smakowicie wygląda. W The Body Shop zaczęły się dość duże przeceny i ten peeling udało mi się kupić za 35 zł, a cena regularna 65 zł, więc jeżeli lubicie to, to polecam wybrać się do The Body Shop i zrobić sobie zapasy. Do kompletu kupiłam sobie jeszcze żel pod prysznic, on też kosztował 14,90, a regularna cena 25 zł. Ja lubię te żele pod prysznic, dlatego że one mają taką treściwą, gęstą konsystencję, przepięknie pachną i są bardzo wydajne. Kolejny kosmetyk to masło do ciała o zapachu papaja. Jest on przeznaczony do bardzo suchej skóry i kosztowało 39 zł, a cena regularna jest to 69 zł. Ja uwielbiam serię Mango, natomiast ta papaja też mi się bardzo spodobała. Nie wszystkie masła są w takiej ofercie cenowej przecenione. Chyba 3 albo 4 rodzaje, tylko bardzo żałuję, bo z serii Mango też bym sobie chętnie dokupiła. I jeszcze jeden kosmetyk z The Body Shopu, to taki zestaw świąteczny.
krem do rąk i mydełko. Ja lubię te kremy, denerwuje mnie jedynie ta zakrętka, która często gdzieś mi tam ucieka. Kolejne zakupy pochodzą ze sklepu Fenome. Ja kiedyś razem z Justynką z bloga Justyna Makota zrobiłyśmy dość duże wspólne zakupy Fenome i dostałyśmy rabat 20% na stałe, także jak tylko mam okazję, to zaglądam do sklepu Fenome i zawsze coś mi tam wpadnie. Skusiłam się tym razem na żel do mycia twarzy z tej nowej serii o zapachu jabłkowym. Ja uwielbiam tonik, ja już Wam przy okazji oczyszczania twarzy opowiadałam o tym toniku. Żel również jest bardzo dobry, ładnie się pieni, przecudnie pachnie, nie przesusza skóry, a ładnie ją doczyszcza. I oczywiście dokupiłam sobie jeszcze dwa toniki, o którym właśnie przed chwileczką mówiłam. Przy 20% rabacie te toniki wychodzą coś chyba około 50-60 zł, więc uważam, że jest to bardzo dobra cena, bo ten tonik naprawdę jest świetny. Ja używam toników z różnych półek cenowych i muszę przyznać szczerze, że nie wszystkie wysokopółkowe toniki, które miałam okazję używać, tak dobrze mi służą jak te, także bardzo polecam. Mówię, zapach, działanie jest bardzo dobry. Kolejny kosmetyk jest to maska do włosów firmy Organic, jest to maska do włosów zniszczonych i farbowanych. Ja ostatnio na blogu opisywałam moją ulubioną maskę do włosów z marki Clorane z serii Mango. Dużo dziewczyn, dużo głosów było, moich czytelniczek właśnie, na temat, bardzo pozytywnych głosów na temat tej maski, także będąc w Organic, w sklepie Organic oczywiście kupiłam tą maskę, będę ją dopiero testować, zapach mi się podoba. Mam nadzieję, że działanie będzie równie dobre. Będąc niedawno w Warszawie, oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie zajrzała do sklepu Bath & Body Works i tam też zrobiłam małe zakupy. Kupiłam kolejny żel do rąk, bardzo ładnie pachnie, jest to taka wersja zimowa, świąteczna z silną nutą waniliową. Ja uwielbiam te żele, wiem, że różne głosy są, jeżeli chodzi o wysuszanie dłoni. U mnie one się spisują bardzo dobrze. Nie wiem, być może jest to kwestia tego, że praktycznie po każdym umyciu rąk dodatkowo nawilżam kremem. I kupiłam sobie jeszcze balsam do żel pod prysznic. Ja bardzo lubię te żele i uważam, że są to najbardziej wydajne żele, jakie kiedykolwiek miałam okazję używać, także jeżeli chodzi o cenę, one w cenie regularnej może nie są zbyt tanie, natomiast ja staram się kupować zawsze w jakiejś promocji. Poza tym, nawet jeżeli miałabym kupować w cenie regularnej, to uważam, że i tak jest to, są to dobrze wydane pieniądze, bo te żele są naprawdę bardzo, bardzo wydajne. Kolejne dwa produkty ze sklepu Bath & Body Works to świeczki. Ja jestem uzależniona od tych świeczek. Przy każdej wizycie w tym sklepie zawsze kupuję, nawet jeżeli nie ma żadnej promocji, to i tak muszę chociaż jedną przytargać do domu. Tą świeczkę udało mi się kupić w promocji, akurat były poprzeceniane, chyba kosztowała 55 zł. Ja kupiłam sobie dwie takie świeczki, jedną już zdążyłam wypalić. Bardzo mi się podoba ten zapach. Wydaje mi się, że to jest jakaś seria limitowana, ale nie jestem pewna. Natomiast tą kupiłam w cenie regularnej, bo nie wszystkie świeczki były w dobrej cenie, 55 zł i ta kosztowała 89 zł. Jest to moja ulubiona ciasteczkowa wersja, także tej wersji to już wypaliłam bardzo dużo sztuk. Kolejne kosmetyki to kosmetyki, które zamówiłam w aptece Słonik. Jest to peeling do ciała marki Organic Shop.
Jest to peeling, który przecudnie pachnie owocami tropikalnymi. Nie wiem, czy tutaj będzie dobrze widoczna konsystencja. Drobinki ścierające nie są zbyt mocne, natomiast jeżeli chodzi o działanie peelingujące, bardzo mi się podoba. Ja miałam już w innej wersji zapachowej i byłam z niego bardzo zadowolona. Teraz sobie wzięłam z miksem owoców tropikalnych. Naprawdę bardzo ładnie pachnie, a działanie peelingujące jest dla mnie również dobre. Cenowo wychodzą o wiele lepiej niż perfumeryjne peelingi. Także chętnie po nie sięgam. Drugi peeling, jaki zamówiłam, jest to peeling z Natura Siberica i to jest wersja seria Sauna and Spa. Ja nie za bardzo, zamawiając, nie za bardzo wczytywałam się w składy, bo i tak się na nich nie znam, a także w jakieś tam nuty zapachowe, bo nawet nie wiem, czy były one opisane. Opakowanie bardzo mi się podoba, jest eleganckie, ładnie się prezentuje. Sam peeling, zanim zacznę od zapachu, sam peeling też ma dość dobrą konsystencję. Ja wolę troszeczkę rzadszą, bo ta jest taka bardziej gęsta. Ona przypomina, konsystencja przypomina mi trochę peelingi z marki Badenrab, za którymi średnio przepadam. Natomiast ten peeling dobrze rozsmarowuje się w porównaniu z padkowymi na ciele i łatwo się go zmywa. Jedyne, co mnie bardzo boli, to zapach. Mówię, no nie spodziewałam się, że zapach będzie dla mnie aż tak drażniący. Ja wyczuwam tutaj dużo ziół, miętę. Natomiast wracając do samego działania, działa bardzo dobrze, świetnie natłuszcza skórę. Także po jego użyciu nie ma potrzeby absolutnie używać żadnego balsamu. Jeżeli chodzi o to działanie natłuszczające, nawilżające, to porównuję go do mojego ukochanego Colistara. Natomiast zapachowo odpada i tym kosmetykiem, który chciałam Wam pokazać, jest to krem do rąk, rokitnikowy krem odżywczy, regenerujący, również marki Natura Siberica. Ja bardzo polubiłam ten krem, jest to moje drugie opakowanie, na pewno nie ostatnie. Bardzo szybko się wchłania, nie pozostawia tłustej warstwy, a ręce są, dłonie są rzeczywiście wygładzone i dobrze nawilżone. On kosztuje coś około 10-12 zł, nie pamiętam dokładnie, natomiast bardzo mi się spodobał i z przyjemnością po niego sięgam. Kochani, to już wszystkie kosmetyki, które chciałam Wam pokazać, które kupiłam. Ciekawa jestem, co Wam wpadło w ostatnim czasie, czy skorzystaliście z ciekawych promocji. Dajcie koniecznie znać, być może jeszcze niektóre trwają, a ja o nich nie mam pojęcia i jeszcze bym może skorzystała. Korzystając z tego, że wkroczyliśmy w nowy rok, chciałam Wam wszystkim życzyć pięknych, cudownych chwil, spełnienia wszystkich marzeń i realizacji planów. Ściskam Was najcieplej, buziaki. Pa, pa.